Cześć, witajcie, tu znowu Gimper. Krótki materiał. Chciałbym zaprezentować wam pewien ciekawy efekt, który chciałbym wprowadzić w moich materiałach. Jednak najpierw chciałbym wiedzieć, co na jego temat sądzicie. Efekt ten nazywa się AutoDuck. Polega on na tym, że gra jest głośna, natomiast kiedy ja coś mówię, ona automatycznie się przycisza. Będzie to wyglądało zatem troszkę inaczej niż do tej pory. Mogliście to uświadczyć w moich materiałach, gdzie głośność gry i komentarza była stała. Teraz natomiast będę chciał pobawić się troszkę z tym efektem AutoDuck. W obecnych seriach już nie będę go wprowadzał, dopiero w przyszłych. Ale to jest taki krótki materiał z już zastosowanym tym efektem, żebyście mogli ocenić, czy takie coś wam się podoba. Zaczniemy sobie zatem. Jako grę wybrałem po prostu Dooma, cokolwiek, żeby było w tle i dobrze sobie pasowało. Właśnie wada tego AutoDucka, powiem wam, jest taka, że jeżeli będę chciał bawić się na nim, to będę musiał wyeliminować kompletnie te bo używanie ich sprawi, że czasami nic nie mówię, powiem takie a gra się przyciszy. Także wymagałoby to rzeczywiście nieco pracy z mojej strony, ale myślę, że zaskutkowałoby to rzeczywiście wyższą jakością materiałów. Nie będę brał tego sekretu, tu nie o to chodzi. Pięknie, pięknie skoszeni. Sobie testujemy AutoDucka, fucking shit, zaraz padnę. Ja mam shotguna w ogóle. Pięknie. To jest brutal dumik. Najpiękniejszy mod do tej gry. O, wała. Ustrzelił mnie palant. Może tepniemy się do jakiejś mapy. W ten sposób na przykład. To jest świetny poziom. Obawiam się, że przejście go bez jakiś broni dodatkowych to może być trudne. Z samym pistoletem i piąską raczej to będzie rzeczywiście ciężkie do przejścia. Ale strzelając im umiejętnie headshoty, czy waląc do beczek, będę w stanie to zrobić. Pięknie łeb mu odleciał. No to już będziemy mieć shotguna. A ciebie z piąchy. Dostał. A ciebie już tam tradycyjnie, może w beczkę. Okej. Tam ładnie gość zestrzelony. Tutaj nam się wysunęło to. Staram się mniej więcej komentować w taki sposób, aby ten efekt AutoDucka był widoczny. O, ale pięknie ich rozwaliło. Gościu przeładowywał. Nie powinien. O, pięknie krwawisz. Wyrzutnie rakiet oraz apteczki. Bardzo przydatna sprawa. Tam im rakietkę posłaliśmy. Pięknie ich wysadziło. O, fuck! Dobra. Wymaga to również ode mnie, żeby nagrywać komentarz oddzielnie, a wideo z gry oddzielnie. Troszkę więcej roboty przy montażu, aczkolwiek myślę, że jest to warte zachodu rzeczywiście. Bo moim zdaniem osobiście ten efekt jest niesamowicie przyjemny w odbiorze dla widza. To jest z mojej perspektywy, kiedy oglądam materiały tego typu. Yeah! O, wała, to się może źle skończyć. I to się chyba źle skończy, jeszcze nie. A w ogóle zmieniło mi chyba poziom trudności na Hard and Plenty. Wnioskuję po tym, że dosyć wolno spada mi życie. I przy zmianie mapy czasami poziom trudności się resetuje na domyślny. Na jakim właśnie jest Hard and Plenty? To jest środkowy poziom trudności. Pięknie! Kurde! Siekani tak niesamowicie to są. Ale krwi, juchy leci.
No, come at me, bro. O, to jacyś goście zjechali też ostrożnie, bo tam beczka jest. Beczki są bardzo zdradliwe w tej grze. Dobra. Pozbieramy sobie te apteczki, które tutaj są. Nie wiem, czy to w końcu przełączyłem. Chyba tak. Teraz otworzy mi się wejście naprzeciwko tych drzwi. Już się otworzyło. Mam rakiety. Zdecydowanie lepiej to wyszło. I co? Co o tym sądzicie? Ja proponuję w ten sposób. Podoba wam się efekt? Ten filmik będzie tam zmieniony na niepubliczny, albo może go zostawię. Zobaczymy. Tu nie chodzi o nabijanie żadnych statystyk, natomiast podoba wam się efekt autoduck, łapa do góry. Uważacie, że nie podoba wam się raczej takie coś, łapa w dół i tyle. I zobaczymy, co wygra. Ja osobiście bardzo chciałbym to robić, bo moim zdaniem mimo wszystko jest to lepsze. Ale to oczywiście jest dla was robione, więc wy decydujecie. Moim zdaniem efekt taki bardzo, bardzo fajnie wygląda. Okej, zginął sobie nasz Space Marine. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo moim zdaniem to jest naprawdę fajne. No to co? I wiecie, też nie ma problemów z tym, że czasami gra jest za głośno, czy za cicho, czy czegoś nie usłyszeliście. Czy na przykład, wiecie, chcę, żebyście posłuchali na przykład jakiejś muzyczki, to się nie odzywam i gra jest wtedy głośniej. A jak coś mówię, to się przycisza. Nie ma takiego problemu, że czegoś nie usłyszycie. Naprawdę bardzo to poprawia odbiór takiego materiału. Piszcie. Do usłyszenia. Cześć.